Witam Was na kanale Góralski Ogród. Dzisiaj powiem Wam co nieco o czosnku. Czosnek sadzimy jesienią, ale możemy też posadzić na wiosnę. Szczególnie dla tych, którzy zapomnieli o czosnku właśnie w jesieni, żeby posadzić, lub też dla tych, którzy dopiero teraz zdecydowali się na uprawę warzyw w ogrodzie. Ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby uprawiać własne warzywa w ogrodzie, ponieważ smak tych warzyw jest wyjątkowy, inny. Naprawdę niektóre warzywa, których ja do tej pory, jak kupowałam w sklepie, nie jadłam na surowo. Takie warzywa na przykład jak seler, jak papryka, jak kukurydza. To teraz, jak mam własne warzywa, oczywiście w sezonie, to są moje przysmaki. Także zachęcam Was, jak jest pełnia sezonu, to jesteśmy w stanie przejść przez ogród i najeść się do syta. Jednym z takich warzyw jest właśnie, jeżeli chodzi o łatwość uprawy, jest właśnie czosnek, przynajmniej tutaj w moim rejonie. Ja przypominam, że ja mam ogród w rejonie górskim, Beskidy, gdzie ziemia jest gliniasta i takie warzywa na przykład jak kapusta, to te warzywa mi się nie udają. Cały czas próbuję, tutaj będzie już kolejny, piąty rok uprawy kapusty. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Natomiast we wcześniejszych latach, w latach mojego dzieciństwa, uprawiano kapustę, tylko że wtedy były gospodarstwa, były krowy, świnie i tak dalej. Było dużo obornika. Ten obornik był wywożony jesienią na pola, był rozrzucany. To było później zaorane i co roku ta ziemia była wzbogacona o ten obornik. W dzisiejszych czasach już naprawdę mało kto ma gospodarstwo rolne, szczególnie tutaj w moim rejonie. To są naprawdę wyjątki, że ktoś jeszcze ma takie gospodarstwo, że ma krowę na przykład. Podziwiam takich ludzi, którzy w dzisiejszych czasach potrafią, tak jak nasi rodzice, prowadzić takie gospodarstwo, bo jest to na pewno duże wyzwanie. A kiedyś to w każdym domu tutaj na wsi takie gospodarstwo było. No i ta ziemia była wzbogacona. Teraz, żeby tą ziemię wzbogacić do tego stopnia, to myślę, że tak z 5 lat by trzeba było znowu taką większą ilością tego obornika nawozić tą ziemię. Może teraz troszeczkę zbiegam z tematu, ale chciałam też Wam tutaj uzmysłowić to, żebyście się nie zrażali, jeżeli Wam się coś nie uda. Czosnek powinien Wam się udać. Możecie spróbować go jeszcze właśnie teraz posadzić. To jest mój czosnek. Widzicie, że on tutaj już chciałby do ziemi, bo wypuszcza już tą zieleninę. I jak widzicie, ten czosnek jest naprawdę duży, ładny. Ja co roku zwijam go w takie warkocze. Tutaj już miałam jakieś tam oderwane. I ten czosnek jest też w smaku lepszy. Jak kupujemy czosnek w sklepie, to nieraz się spotykamy z czosnkiem chińskim. Cena tego czosnku jest wiadomo niższa, ale jakość też będzie gorsza. Ja Was zachęcam do tego, żebyście, jeżeli nie macie jeszcze posadzonego tego czosnku w ogrodzie, to zakupcie sobie główkę czosnku w sklepie, rozdzielcie sobie taką główkę na ząbki w ten sposób
I taki pojedynczy ząbek wsadźcie do ziemi, mniej więcej na głębokość tej wysokości tego ząbka. Czyli tak, żeby go tutaj ziemią tyle przykryć. Oczywiście sadzimy w ten sposób, że tymi korzonkami w dół. A tutaj właśnie wypuszcza nam tą zieleninkę do góry. Jak posadzimy sobie kilka tych ząbków, to na wiosnę będziemy mieć tyle główek czosnku, ile mamy tych ząbków. Czyli ja tutaj mam 8 ząbków, czyli z tego będzie 8 główek czosnku. Czosnek jest bardzo zdrowy, jest naturalnym antybiotykiem. Jest stosowany przy przeziębieniach, przy grypie. Można go zastosować z mlekiem na ciepło i takie ciepłe mleko z czosnkiem wypić. Ja wiem, że to nie jeden pamięta z dzieciństwa. Jest to niesmaczne, ale jest to na pewno zdrowe. Można też wziąć taki czosnek, sobie drobno pokroić, posiekać i rozsmarować na kromkę z masłem. Można też bardzo fajnie przygotować różnego rodzaju dodatki do drugiego dania, gdzie podsmażamy ten czosnek, dodajemy na przykład bób, też bardzo smaczny jest własny bób z własnego ogrodu. Ten bób wcześniej musi być podgotowany. Podsmażamy czosnek, dodajemy ten obrany już bób i taką potrawę dodajemy do drugiego dania, na przykład do ziemniaków. Też Wam polecam. Także nie zapomnijcie, jeżeli macie już czosnek posadzony, to super. Jeżeli zrobiliście to na jesień, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to można to teraz właśnie zrobić, jeżeli macie już ziemię rozmrożoną. Ja wczoraj udało mi się wyplewić szpinak, także żdżownice pracują. Trochę wystarczyło poruszać ziemię i żdżownice się pokazują, także ziemia już jest żywa. Można by było tak jak u mnie tu w ogrodzie, nie na działce pod lasem, bo tam mam bardzo mokro, natomiast u mnie tutaj w ogrodzie jest troszkę lepiej. No i można by było posadzić. Ten czosnek, powiedzmy wiosenny, sadzimy tak na początku marca. Można to zrobić końcówką już lutego, jeżeli są odpowiednie warunki. Także dzisiaj na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. I do następnego filmiku.